Zanim zaczniemy, przypominam wam, słuchajcie, o kodzie twórcy w sklepie Fortnite, czyli BartyThePlayerIt.jest. Mi on bardzo potrzebny do rozwoju kanału i gdybyście go wpisali, byłbym wam mega wdzięczny. A właśnie, słuchajcie, dzięki temu kodowi możecie wygrać konkurs na Argonowy 130, a jeżeli nie wiecie, o jaki konkurs chodzi, to wejdźcie sobie w moje filmy i na pewno go znajdziecie. To jest jeden z ostatnich moich filmów aktualnie na kanale. Słuchajcie, jeszcze chciałbym, słuchajcie, wam powiedzieć, że słuchajcie, kod od dnia, kiedy nagrałem ten konkurs, było nagle dużo już, o wiele więcej było nowych, byli nowi wspierający po prostu, ale potem ta liczba spadała tych nowych kodów, więc słuchajcie, proszę was, żebyście wpisali kod, a nie oszukiwali, bo jest dużo osób, które wpisały komentarz, jest, słuchajcie, dużo osób, które tak naprawdę biorą udział w konkursie, ale nie wpisali kod, przez co będą zdyskwalifikowani i na inne konkursy po prostu nie będą się dostawali. No przepraszam, ale nie można, słuchajcie, być nie fair. Jeżeli mówię, że na przykład warunek konkursu jest taki, to jeżeli chcecie wygrać coś w tym konkursie, to musicie spełnić ten warunek, bo innej opcji nie ma. Więc słuchajcie, ja chcę was tylko przed tym ostrzec, żeby potem nie było, że... Żeby potem po prostu hejtów nie było. No ja wiecie, o co chodzi, że... O, ten nie miał kodu, o, wiecie, o co chodzi. No więc właśnie dlatego wam mówię, żebyście wpisali ten kod. No bo jak nie wpiszecie, to po prostu nie wygracie. A chyba, że po prostu sobie tak wpisaliście dla zabawy. Proszę bardzo, w następnych konkursach po prostu nie będziecie brać udziału. Sobie zapiszę was. No i tak to będzie wyglądać. No dobra, słuchajcie, to był trochę długi wstęp. Ale chciałam, słuchajcie, tą informację przekazać, żebyście wy pamiętali o tym, żeby po prostu nie oszukiwać. Bo inaczej po prostu nie będziecie, ani nie będziecie po prostu brali udziału w konkursach, ani w wielu innych rzeczach. Więc po prostu nie oszukujcie. No dobra, a teraz zapraszam was do oglądania. Witam z wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście BartyThePlayer, a to jest, słuchajcie, kolejny odcinek z Fortnite Ratowanie Świata, z tego co wiem, to już chyba 62. No i słuchajcie, mamy dzisiaj misję Wata z wkładką. Trochę po długim wstępie, wybaczcie, że ten wstęp trwał prawie 2 minuty. No ale musiałam wam, słuchajcie, powiedzieć, ponieważ po prostu nie chcę, żeby moi widzowie... wiem, że jesteście jeszcze, no, młodzi, tak samo jak ja, ale proszę was, żebyście po prostu nie oszukiwali, bo naprawdę czasem mi się głupio robi, jak się dowiaduję, że tam niektórzy widzowie, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy widzowie po prostu mnie oszukują. No, dobra, słuchajcie, no to teraz przechodzimy do misji Wata z wkładką. Wata z wkładką, tak się misja nazywa. Watomania opanowała bazę główną. Przeszukaj ulicę w poszukiwaniu czegokolwiek, co ma związek z zespołem. Na gadżety najprędzej natkniesz się w strefach miejskich i podmiejskich. Poszukaj płyt z muzyką Waty Stalowej na obszarze 40+. Dobrze, zobaczę sobie zadanie dnia. Tutaj. Okej. Okay. Dymulkę dnia cysterny z gazem, czyli trzeba po prostu cysternę z gazem zniszczyć. Słuchajcie, ja to sobie wymienię, bo ostatnio w ogóle nic nie zdobywam. Tam miałem pustaków budowniczych. Okej. Okay. Więc sobie weźmiemy budowniczego w tej misji. Dalej, mamy tępienie pustaków broń biała. Więc musimy po prostu wziąć sobie jakąś broń białą i atakować pustaków. No i mamy jeszcze zbuduj wieżę radarową. I to się, słuchajcie, bardzo dobrze składa, ponieważ widziałam właśnie w Deskogrodzie, że jest to zbuduj sieć radarową i chyba burzy nie będzie, więc to jest dobra wiadomość. Więc mam nadzieję, że po prostu nie będzie burzy i wtedy będzie bardzo łatwa raczej ta misja. Bo to chyba po prostu, słuchajcie, trzeba znaleźć te żółte wykrzykniki tak samo, ale nie jestem pewien, zobaczymy jeszcze za chwilę. Dobra, weźmiemy sobie... teraz, bo ja gram ostatnio ninjom, zgadza się, gram ninjom, ale teraz muszę sobie wziąć tego, budowniczego, bo to jest jedno z zadań dnia. Dobra, to sobie to wszystko zniszczę, okej, pasuje, i sobie wezmę teraz, no, czarnego rycerza, bo czarny rycerz to najlepszy budowniczy mój, a tutaj sobie będziemy brać tak, Wukonga, słuchajcie, zawsze z góry biorę, bo to dla mnie nie ma znaczenia, kto kim jest. Po prostu, żeby mieli dużo tej mocy, żeby mieli tak więcej niż 34. No i jeszcze damy sobie... No dobra, już ma 34, dobra, to niech będzie. Ulepszenie bohatera? Ulepsz? Co to jest? A, mogę ewoluować. O! A to sobie ulepszymy troszeczkę go. Dobra, 15 poziom może być.
Ulepszyć go już nie możemy. A nie, możemy. Tego możemy, dobra. Kurde, trochę mi jeszcze ich zostało do ulepszenia. Tego też mogę ulepszyć trochę. A nie, ten już na ewolucję idzie. No dobrze. No dobra, to teraz robimy, słuchajcie, sobie misję. Już teraz ostatecznie. A jeszcze jedno, słuchajcie. Wykupiłem sobie ulepszenia tutaj. Już wszystkie. I słuchajcie, trzymam się, słuchajcie, tej taktyki, że najpierw sobie to wykupimy. Wszystko. A potem sobie będziemy wykupywać to. Ponieważ to są tylko... jest tego 8, a i tak możemy mieć tylko 2. No, więc wolę już, słuchajcie, na to wydawać. Szczególnie na to i na to. Bo to są trzy najważniejsze rzeczy. O, Miki Pro dołączył. Siemka, no to ja kat, wiesz. Ja kat. A, ty kat. Dobra, czekaj. Ja wyciszę ten, bo przegłos jest. Czekaj. Okej, słuchajcie, już jestem. Musiałam przegłos wyciszyć. No, witaj, kat. Dzień dobry. No, dzień dobry. Jakby co się... Teraz na kompie, dlatego tak się nazywa. Słucham? Gram teraz na kompie, to dlatego... A, okej. Okay. Nie no, spoko, bo jakby co się nagrywam odcinek, to nie przeszkadza ci to, co nie? Ja w pewnym momencie mogę przestać tam grać na chwilę, bo będę musiał iść na parking na chwilę. Na parking? Tak, bo będę musiał coś zanieść takiej pani. A, okej, dobra, spoko. Nie no, spoko, troszeczkę, chwilkę pomożesz, znaczy w sensie jak już... Ale nie, jak zaniosę, to wrócę, to jeszcze będę mógł. A, okej, w sensie ja tylko misję robię, bo no, teraz nagrywam. Aha, w ogóle chcesz pominąć Discord? Słucham? Nie chcę pominąć, bo ja chcę widzom pokazywać. A, okej. W sensie, czy chcę? Bardzo bym chciał, a... Mogę coś powiedzieć widzom? No. Słuchajcie widzowie, jeśli chcecie pominąć Discord, to zróbcie tak, musicie mieć szóstą burzówkę zrobioną i wyświetli się wam Okej, słuchajcie, tutaj chyba będzie pierwszy Tabata solowa, czy to się zgadza? Tak, zbierz nagrania. Zgadza się. Robociku, możesz mi wyjaśnić, dlaczego dostaję listy od fanów? Ponieważ jest pan, proszę pana, zachwycający. Słuchaj, Tabata stalowa miała swoje 5 minut. Odeszliśmy w niepamięć, to koniec. Czy możemy już tę kwestię zostawić w spokoju? Bardzo chciałabym móc odpowiedzieć twierdząco. Ale sądząc po frekwencji na spotkaniu fan klubu, jestem zmuszona zaprzeczyć. Była stuprocentowa. Przyszli absolutnie wszyscy. No, wspaniale. Wspaniale. No okej. Okay. Fajnie to wygląda. O! Siemaneczko, ziemala. Dobra, słuchajcie, ja sobie to... Oj. Dobra, mam cię dosyć mgielny. Bardzo dobrze. Dobra, tego sobie pociechamy. Dobra, zwiększymy sobie na chwilę prędkość ruchu. Dobra, słuchajcie. Miki Pro poszedł sobie. Słuchajcie, troszeczkę to było zagłuszone, słuchajcie, tam wtedy jak on gadał i Ray, więc wolałem, słuchajcie, to wyciszyć. Nie do tego, że nie chciałam, żeby on mówił, ale po prostu i tak byście nic nie... słyszeli, a poza tym po prostu by to brzydko, po prostu brzmiało. O kurde, tutaj mamy pierwszą, ale dobra, to za niedługo, potem spróbujemy. Właśnie, słuchajcie, ja mam budować cegłą, słuchajcie, zapominam cały czas, żeby tą cegłą budować. Przypominajcie w komentarzach, żebym tą cegłą budował. Piszcie, Barty, ty Bambiku, buduj cegłą. No i wtedy będę pamiętał. Dobra, ale w każdym razie. Szukamy dalej tych nagrań. Miki, no właśnie, słuchajcie, wyciszyłem wtedy ten fragment i on po prostu chciał wam powiedzieć, że aby pominąć Discord, bo jest taka szansa, to wystarczy, że będziecie robić burzówkę, ale chyba, że nie chcecie robić burzówkę i robić to tak jak ja, no dostaniecie wiele innych nagród. W sensie ja nie wiem, co się stanie, jak będziecie grać tylko burzówkę. W sensie wygodniej dla mnie byłoby od razu zrobić burzówki.
Ale wy chcecie tę misję, czy nie wiem, czy wy chcecie, czy... bo po prostu mam od razu pominąć. To jak chcecie, słuchajcie. No, okej, dobra, zbieramy nagrania. Na żywo z Doliny Piorunów! Fantastyczne znalezisko! O, ten artykuł jest świetny! No, lecimy, Larsie, nadciąga cytat! Główny gitarzysta Larson Helmsgate uważnie zastanawia się nad odpowiedzią na pytanie. Jego pełne głębi oczy zdradzają umysł genialnego naukowca, kryjący się za szczelną ścianą rifowych grzmotów. Oho, ktoś tu leci na Larsa! Nie czuję się dobrze w świetle reflektorów, odpowiada ostatecznie, a jego długie, brązowe włosy zadziornie powiewają na wietrze. O, wow, reporterko Tino Albright, za bardzo się nie kryjesz. Okej, za chwilę znowu będzie coś mówić. Tory. Żenującej jakości nagranie koncertu. Jedyna prawdziwa waluta fanowskiej społeczności. Hej, robociku! Skoro tak grzebiesz w mojej przeszłości, nie odmówię, jeżeli dasz mi w prezencie zdjęcie zespołu. Nie ma problemu, możesz wybierać spośród... Słuchajcie, wybaczcie mi, że się ten ucięło, słuchajcie, ale nagrywarka mi się skraszowała i musiałam od nowa włączyć komputer, więc słuchajcie, wybaczcie, ale niestety nie miałam innego wyjścia i musiałam od nowa uruchomić komputer. Na szczęście nagrywarka chciała ze mną współpracować i niewiele czasu minęło, ale dobra, już szybko musimy te nagrania zbierać. Kolejna recenzja. Przeżyj finałowe dni beznadziejnej trasy koncertowej Nieskończona Burza. Nie przypominają już rozkrzyczanej ekipy braci, ale zgraje pięciu zgorzkniałych, obcych sobie ludzi, stojących w pojedynkę na scenie. I jeżeli wierzyć plotkom, główny gitarzysta Lars i basista Carlos Watt, muzycy, którzy zasłynęli wspólnym prowadzeniem nowatorskiej placówki badawczej, od miesięcy nie zamienili między sobą ani słowa. Och, oczywiście. Tak kończą się wszystkie filmy o zespołach muzycznych. Rej komentuje. Dobra, słuchajcie, no to my mamy 4 nagrania na 5, więc musimy zdobyć jeszcze ostatnie nagranie. Wybaczcie, słuchajcie, mi, że się jeszcze raz... przepraszam, słuchajcie was, że się nagranie uciekło, ale nic nie mogłem poradzić. Co jest? A dobra, że już przezlokalizowaliśmy. Okej, okay, o dobra, jest 5, idealnie. No to słuchajcie, to już będzie ostatnie nagranie w tym odcinku i potem będziemy już tylko budować wieżę radarową. Wypadałoby dać sobie z tym spokój. Hej, Larsie, wydaje mi się, że zaczynam rozumieć, postaki dlaczego nie jesteś szczególnie powstają zadowolony z tej mody na watę stalową. Czas zatrzymać ten pociąg do sławy. Jeszcze nie teraz. Zorganizuj jakieś głośniki. Chcę ci coś pokazać. Okej. Okay. Lars mówi, że chce Rey coś pokazać, ale nie wiemy co. Więc jesteśmy na razie w niepewności. Dobra, mamy tam pierwszą wieżę radarową. Pójdę do niej jak najszybciej. O, ale mamy kolegę, który nam pomaga. Bardzo miło. Słuchajcie, to jak już mamy, słuchajcie, misję zrobioną, to już wystarczy, że musimy zrobić tą wieżę radarową, abyśmy ją... O nie, ona jest za duża, nie ma mowy. Ta wieża radarowa... Dobra, jest jedna wieża radarowa gotowa. Dobra, już słuchajcie, zróbmy ją, żeby już potem nie tracić czasu. Jest 1/3. Okej, okay, dobra, oczyścimy ją z pusty. Wprost do grobu. Proszę, idźcie sobie stąd. Będę musiał, słuchajcie, to budować z drewna. Skoro tak. Jakiś widz mnie zaprasza, ale nie mogę z nim aktualnie grać, ponieważ no robię misję. Ponieważ słuchajcie, już wam często mówiłem, że naprawdę rzadko gram z widzami. No a to dlatego, że ja w ogóle w Battle Royale praktycznie nie gram. Ostatnio grałem, no grałem na ferie, dobra, przyznaję się, grałem 3 dni temu, ale to dlatego, że były ferie. A tak to gram raz na 3 tygodnie, serio. Więc dlatego, słuchajcie, tak rzadko gram z widzami. Bo teraz, słuchajcie, Minecrafta szczególnie, tak, kwadratowa masakra jest w modzie teraz. I osoby nagrywają teraz Minecrafta, ale tak naprawdę mało to daje, ponieważ widać to, słuchajcie, że to właśnie kwadratowa masakra, a nie zwykły Minecraft. W sensie, oczywiście PewDiePie nagrywał zwykłym Minecrafta, ale...
Ale w Polsce jest bardziej popularna kwadratowa masakra niż zwykły Minecraft. No ale fajnie, słuchajcie, że kwadratowa masakra powróciła, bo jak byłem mały, to oglądałem. Jak byłem mały, jak tam jeszcze Jasiu był, wiecie, to ci wszyscy. W sensie Jasiu nie wiem, czy jest nadal. Ale Jasia na pewno, Jasiu na pewno był, SKKF był. SKKF-a szczególnie oglądałem dużo. Ale jak już nie nagrywał SKKF, to zacząłem oglądać Jasia. I Jasia też dużo oglądałem. Okej, dobra. Jeszcze tako. O kurde. O, dobra. Mamy już dwie? Dobra, to dobrze. Bardzo dobrze. Nie mogę. Edytuję sobie to o tak. Jeden. I dwa. Zrobimy. Tutaj jeszcze muszę coś takiego zrobić. Schody? Dobrze. Schody są dobrze. Pyk. Pyk, pyk. Pyk. Ojeju, Evil Acheron opuścił ekipę, to słabo. Okej. Dobra. Mogę te... Uuu! Co ty tu robisz? Pustak. Pocha mi stąd. Nie warto. Ty człowieku zły. Znaczy to nie jest człowiek, tylko pustek. Ty pustaku zły. O nie, on spadł na dół ze mną. Nie. Dobra, słuchajcie. Jeszcze trzeba tą wieżę dokończyć. Oby ten mój kolega nie budował wieży, bo albo on się wścieknie, albo ja się wścieknie, jak on szybciej zrobi. Nie, zrobione! Trzy wieże! Dobra robota! Dobra, udało się. Czyli mamy jednak trzy wieże. Masz czas na dalszą budowę. Wow! Dostaliśmy, słuchajcie, malachit. Dostaliśmy malachit w deskogrodzie. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, może... O kurde, O nie, co to są za bronie? Słuchajcie, wybaczcie, ale trzeba je zniszczyć. Bo one są za słabiutkie, a one będą mi tylko... Będę przez nie... One tylko miejsce zajmują. Nie zrobię tego. Właśnie, słuchajcie, co by się stało, gdybym na przykład dałbym recykling z tego... O, dostałbym cztery słoneczne kryształy? Wow! A ja, słuchajcie, robię giveaway na 200 tych. Kurde! To tak, wyobraźcie, słuchajcie, sobie takich... ile? 5 razy... 5 razy... ile to by było? 20 razy 5. Tak, to byłoby 100. Czyli byłoby... Kurde. Czyli 20 to byłoby 5. No co? Słuchajcie, nieważne, bo... staram się to obliczyć, że ile upiorów to jest, bo na pewno da się to zrobić, ponieważ jeżeli są cztery upiory, to znaczy jeden upiór i to są cztery słoneczne kryształy, to by dało mniej więcej, czyli 20 tego, to byłoby 5 tych upiorów. Aha, czyli to byłoby 25, czyli słuchajcie, jakby konkurs na 50 upiorów, powiedzmy. Ale to nie są 50 upiorów, tylko to są słoneczne kryształy, więc nie bierzcie tego na poważnie. Ale teoretycznie. O. Co by jeszcze tutaj zbudować? Jak widzę, oni chyba nie budują tych wieży radarowych. Ale tam taka jedna została. To mogę im pomóc budować ją. Lukas Mucha. A nie, Muchna, dobra. Zbudowano kolejną wieżę! A oni już zbudowali. O, tam jest jeszcze jedna, nowa. Są dwie nawet. Nie, jedna jest. Kurczę, co ja mówię. Może jeszcze się uda. O kurde, nie. Ja chyba nie zdążę, słuchajcie. No właśnie, 5 minut zostało. Raczej nie zdążę, a poza tym tam chyba
Na północy nie ma, nie ma, nie ma. Jest tylko na zachodzie. O, właśnie tutaj. Wątpię, żebym zdążył, ale jeżeli zdążę, to będzie fajnie, ale nie zdążę na pewno. Ale spróbujemy. Come to me, please. Dobra, słuchajcie, ja proszę ich, żeby przyszli. No nie, serio, drewno musiało być. Znowu. Nie chcę marnować drewna, już mogłem dać serio metal. Kurde, ja raczej nie zdążę. Ale kurde, no nie, serio nie zdążę. Please, come to me, please, please. Nie, okej. Dobra, teraz zrobię tako. Siup. Dobra, dalej, to będzie siup. Wow! Kolego! Koledzy, nie niszczcie mi budowli! Na budowanie. Kurde, koledzy! Źli koledzy! O! Dobra. No! Nie dacie mi zrobić tego do jasnej anielki! Dobra, dziękuję. No nie, ludziska! Ja nie dam rady zrobić tego przez pustaki! Myślałam, że ja nie zdążę... No, świetnie, widzicie co robicie! No dobra, chociaż mi pomagają to zniszczyć. Nie. Mniej, już tutaj mgielny się zasiał. Muszę przetrwać. Dobra, ja mam mgielnego dość, dziękuję. Dobra. Nie ma was. No kurde, jeszcze jeden mgielny. No i co, zrobione. Nigdy. Słuchajcie, ja się tam w jednym momencie zaśmiałam, bo tam właśnie, słuchajcie, ten... Coś tam gadał Lars z ten, wcześniej tam się zaśmiałam na poprzednim nagraniu. Tam coś Lars z Ray mówił ten. I jak Ray coś gadała do Larsa, to w tym czasie ten czarny rycerz, w sensie mój, powiedział: proszę, zdechnij. Za 2 minuty muszę cię stamtąd wyciągnąć. Taki genialny timing miał. Ojcz, co ja mam tutaj zrobić? A dobra, mam tak zrobić. Za 2 minuty. Nie, to chyba zdążę jednak. Zdążę, bo to już tutaj jest. Na całe szczęście. Już żaden pustek mi nie zagrozi. Mam nadzieję. O kurde. O dobra, udało mi się. Dobra. No nie! Jeszcze jeden! No świetnie. Co by tu zbudować? Koledzy mnie napadają. Ojeju, ojeju, o kurczę, mogę jednak jeszcze tego nie zdążyć, mogę jednak nie zdążyć. Dobra, szybko, szybko. Dobra, tutaj muszę takie coś zrobić. Albo nie, jeszcze wcześniej zrobię to. Okej, okay. Dobra, mam minutę, dobra, zdążę jednak. Dobra, to jestem z siebie dumny. Dobra, teraz tak. Teraz tak. I tak. Siup, 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 siup. 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 Tak. Nie warto. Ale udało się. Dobra robota. O kurczę, mam mało HP. Ale dobra, trudno. Co dostaliśmy? Jeszcze momencik. Zostało 30 sekund. Na moje oko to nie jest nic dobrego. Jeszcze jest jedno? Czy już nie ma? Ja już chyba nie widzę, żeby było jeszcze jedno. To jest bardzo dobrze. Przygotuję się do ewakuacji. O, dobra, sobie jeszcze wezmę. Dobra, pozbieram sobie szybko jeszcze drewno. O, jeszcze cegła, cegła, cegiełka. Drzewka. Dobra, dużo drewna. Dobrze. Nie, metal już mam stack.
Dobra, szybko, jeszcze coś będzie. Co? Już to wszystko? Aj, dobra, już koniec. Nie będziesz zaśmiecać niczyich wspomnień. Chyba był król lodu, z tego co wiem. Ale dobra, słuchajcie. Misja jest już skończona, zwycięstwo. Dobra, lecimy dalej. Baza Bartiego. Dobra, czekamy. Dzienna premia PD, no i niestety, ale nie ma 124 poziomu. Dobra. Będzie chyba łup 4. Chciałbym, ale ajajaj, niewiele brakowało, ale niestety jest łup 3 poziomu. No dobra, otworzymy ją sobie po misji, a teraz wracamy do bazy głównej. Dobra, tutaj mamy bardzo fajny screen na początek. A misja, nie wiem ile trwała, 9 minut, 14, tu już mamy 23 plus wstęp. No słuchajcie, film nie był wcale krótki. Będzie pewnie 27 minut, mi się zdaje, film trwał. Może 28, nie, dobra. Będzie trwać 20... No, na pewno 28, na pewno nie 27, 28 minimum. Stawiam, że może dobić 30 minut. I co się okazuje? 29. Dobra, czekamy. Mam nadzieję, że nie będę tak długo czekał, jak pamiętacie wcześniej. Wow, słuchajcie! Prąd zgasł! Ej, ludziska! Serio, prąd zgasł! Ja nie wierzę! Ludziska, serio, prąd zgasł. Czekajcie, nie wiem, czy mnie słyszycie. Słuchajcie, ja aktualnie nadal nie wierzę w to, co się stało przed chwilą. Nie wiem, czy to jest jakaś... nie wiem. Po prostu, słuchajcie, zgasł prąd w pokoju. Znaczy, w całym domu zgasł prąd. No nie wiem, dlaczego się stało. Nagle, słuchajcie sobie, czekamy i prąd zgasł. Ale słuchajcie, sprawdzałem i się głos nagrał, więc fajnie, że się głos nagrał. Fajnie, dobrze wiedzieć, Avermedia, że nagrywa jeszcze głos, ale nie nagrała już potem czarnego ekranu. No, więc słuchajcie, teraz macie taki czarny ekran i słuchajcie, będę czekać. Mam nadzieję, że mi zaliczyło tą misję, bo poświęciłem w nią 20 ponad 20 minut. Więc mam nadzieję, że się udało. Ja sobie teraz, słuchajcie, uruchomiłem Fortnite'a. O, teraz macie obraz z gry. Bo przed chwilą mieliście czarny ekran. No, przed chwilą mieliście czarny ekran, teraz macie obraz normalny z gry. Więc słuchajcie, sobie będziemy czekać. Za chwilę będzie ładowanie. W sensie, słuchajcie, teraz mogę sobie zrobić cięcie. I się właśnie spotkamy, jak już będzie mi się ładowało ratowanie świata. Dobrze, słuchajcie, to znowu ja 2 minuty później. Czekamy, słuchajcie, sobie aktualnie jest ładowanie. Nie wiem, słuchajcie, czy się zapisało, czy jeśli nie, ale jeżeli, słuchajcie, się nie zapisało, no to wybaczcie mi, ale będziemy, słuchajcie, kończyć w takim troszeczkę... A nie, dobra, zapisało się chyba. Chyba się zapisało. Jest, zapisało się! Dobra, słuchajcie, bardzo dobrze. Nagrody za misję, łup 3 poziomu. Dobra, reprofit, tutaj dostajemy... O, nie chcę tego. Zbuduj wieżę radarową. O, dostaliśmy 50 fodolców, bardzo wam dziękuję. I jeszcze dostaliśmy, teraz będę cicho. A nie, jednak nic nie gada, rej. Co ciekawe. Dostaliśmy pedo ocaleńca i fioletowego ocaleńca. Teraz może będzie coś gadać, rej. Nie! Rej się nie odzywa. Nie wiem dlaczego. Serio nie wiem. O dobra, sobie tego ocaleńca usunę i tak będzie potrzebny mi. Mam schemat na niebieską, na zieloną broń. Jest mi schemat niepotrzebny, ale dobra. Już trudno. No dobra, słuchajcie, ja już się będę z wami żegnał. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapęcy w górę. Jeżeli mnie lubicie, zostawcie subskrypcję, zapraszam was na mój poprzedni odcinek. Ja już się z wami żegnam, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.